Siemka, tu Berlin, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem jesteśmy tuż przed bossem i będziemy w tym miejscu jeszcze bardzo, bardzo długo, bo to jest chyba jedna z najtrudniejszych lokacji na tym etapie gry. Zobaczycie zaraz, dlaczego mówiłem, że to będzie pierwszy poważny boss i dlaczego to jest tutaj dopiero zaczynamy mieć do czynienia z Dark Souls, a nie tutorialem. Chodzi o to, że ubrałem tarczę, bo zaraz zobaczcie dlaczego. Chodzi o to, że tu najpierw tutaj mamy do pokonania trzech kuszników, którzy mają niesamowitego cela. Dlatego brałem tarczę. Było bardzo ciężko bez niej. Do pokonania mamy trzech kuszników na samym starcie. A potem ale zobaczcie. Zjeżdżajcie windą, zawsze pamiętajcie, to jest już kiedyś mówiłem, zawsze jak zjeżdżacie windą w dół, odkliknijcie i zejdziecie z tego guzika, on się odkliknie, kliknijcie go jeszcze raz, żeby winda wróciła sobie na górę, bo wtedy jak umrzecie albo coś się stanie, nie będziecie musieli czekać, aż przyjedzie. Tutaj na górze jest trup, który normalnie ma pewien przedmiot i to jest jakiś nożyk, który może być ciekawy, jeżeli lubicie zmieniać bronię. Wystarczy, że chwilę przed tym, jak winda zjedzie, zeskoczycie tam. Tutaj, w tym pomieszczeniu, boss jest na samym jego końcu. Widzicie tam chyba nawet takie białe mgliste drzwi, ale jest to dalej niż wam się wydaje. Przede wszystkim oddziela nas od niego krata, którą trzeba podnieść. Problem polega na tym, że tutaj po lewej czai się jedno wielkie bydle. Kawałek dalej, nie w tym tutaj bezpiecznie po prawej, ale tuż obok tego jest kolejne takie bydle, a tutaj obok tego tutaj po lewej też jest kolejne takie bydle. Wydaje mi się, że jeszcze jest czwarte, ale nie mam pewności. Do tego, jeżeli pamiętacie tych wybuchających chłopków, to jest ich tutaj chyba łącznie 5 albo 6. Są w celach tuż przed bramą. Więc trzeba się ich pozbyć, żeby móc otworzyć tą bramę. Problem polega na tym, że wszyscy tutaj są cholernie silni. Wszyscy są cholernie silni i ta lokacja to jest taki totalny overkill. Spędza się tutaj, o widzicie go? Spędza się tutaj wiele godzin, przynajmniej ja tyle spędziłem, kiedy grałem po raz pierwszy. I postaram się go wyprowadzić tutaj, żebyście mogli zobaczyć jego ataki. Gość jest, prawdopodobnie przy okazji umrę, bo gość jest naprawdę przekokrzony. Okej. Patrzcie na niego. Jeżeli pamiętacie jedynkę i pamiętacie gargulce, to jeżeli dobrze pamiętam, to jest zmutowany gargulec. Szkoda chłopaka trochę. Atak ogonem. Przebija się przez tarczę, a do tego jest też seria ataków ogonem. Nie dość, że ma ogromny zasięg, to ma też serię trzech takich ataków. Jeżeli przebijecie jeden, przeżyjecie jeden, to nie znaczy, że przeżyjecie je wszystkie. Ale ominijmy go. Tutaj po lewej jest trup. Już on ma przedmiot, który bardzo, bardzo, bardzo chcecie mieć. Już go zabrałem, dlatego się nie świeci, ale tutaj po lewej jest przedmiot, który chcecie mieć. Kurczę, mogłem się pośpieszyć. W każdym razie, dobra, biegnijmy dalej i zobaczymy, czy to przeżyjemy. Jest przedmiot, który bardzo chcecie mieć, bo jak widzicie, obok moich 5 Estusów jest takie coś jak Estus Flask plus 1. To plus 1 dodaję, dostałem właśnie dlatego, że wziąłem tamten przedmiot i spaliłem go w ognisku w Majuli. Nazywa się on Sublime Bone Dust zwiększa ilość punktów życia, które odnawia wam Estus. Jest naprawdę bardzo pomocne, świetne i generalnie później, kiedy będziecie mieć więcej punktów życia, nie ma jak grać bez tego. Więc teraz jak go nie pamiętam, przepraszam was za to bardzo, ale kompletnie nie pamiętam, gdzie znalazłem pierwszy. Jeżeli ktoś z was oglądał uważnie ten stream, to może pamiętać, gdzie pojawił się ten pierwszy Bone Dust i jeżeli byście byli w stanie napisać w komentarzach, to byłoby super, spróbowałbym dodać adnotację do tego filmiku do tego filmiku, w którym to się pojawiło, dla ludzi, którzy oglądają. Wszystkie te drzwi są zamknięte. Nie pamiętam nawet, jak je otworzyć, prawdę mówiąc. No właśnie.
Spróbujmy zrobić to cheatersko. Czekaj, cheatersko, korzystając z jakichś małych exploitów. Ciekawe, ile nam to zajmie, a ja się naganam w tym czasie. Aha, wracając. Jeżeli ktoś znajdzie Supreme Pondas, będę bardzo wdzięczny i bardzo chętnie się dowiem, gdzie znaleźliśmy ten pierwszy. Ten jest drugi i będę mieć Estusa plus 2. To jest bardzo fajne. Takie stanie z łukiem to jest bardzo, bardzo tania sztuczka, ale czasami bez niej się jest naprawdę ciężko grać. Naprawdę jest trudno i czasami lepiej chwilę postać i pozbyć się kogoś właśnie w ten sposób, niż ginąć. Patrzcie zresztą jak, ile miałem życia, jak długi był mój pasek w poprzednim filmie, a jaki jest teraz. Niestety tak to wygląda. Mam nadzieję, że chłopak już tu nie przyjdzie. Ostatnie, czego mi potrzeba, to takie coś. Dobra. Wydaje mi się, że mamy jeszcze dwóch tych chłopków, którzy wybuchają do pokonania. Nie pamiętam tylko, w którym miejscu są. Wydaje mi się, że dwóch będzie tutaj. Nie, dwóch będzie... tu. Niech nie idzie. Oj, nie chcę tego robić w wodzie, bo mam dużo mniejsze szanse na przeżycie. Właśnie między innymi dlatego. A spróbuj być zuchwały. Ojojoj. Prawie. To jest atak, który wszyscy znają z jedynki, bo... Skakanie komuś na łeb to taktyka, którą wykorzystuje się już na samym początku. Dobra, kilku z głowy, to było chyba łącznie trzech, czyli jeszcze mam dwóch do zdjęcia. Mam nadzieję, że się uda. Tu jest. Oż! Kurczę. Zabij go, proszę cię. Okej, jeszcze chyba jest tu gdzieś jeden. I mam nadzieję, że uda się go pokonać. Wtedy otworzymy bramę i będziemy... I spokojnie mogę już umrzeć. Żeby pójść do bossa. Gdzie on jest? Aż cholera. Musi się udać. Gin. Dobra. Okej. Dobra, wydaje mi się, że teraz już nikt mnie nie zaatakuje. Mogę spokojnie otworzyć bramę. Dzięki temu będziemy mogli przebiec przez całą tą lokację i dojść prosto do... A! Wiedziałem, że jeszcze jeden, oczywiście. Dzięki. Ale właśnie osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć teraz, czyli otworzyć tę bramę. Chciałem otworzyć tam bramę, dzięki temu przebiegnę do bossów, do bossa i myślę, że to chyba, że na tym możemy skończyć ten odcinek, bo chyba już trwa trochę długo te przygody Berlina w niebezpiecznym świecie Dark Souls już mogą trwać za długo i nie chcę was znudzić tym ciągłym bieganiem po tych samych lokacjach. O, czy już umarłem 15 razy tutaj. No właśnie, nie ma tego gościa. Dobrze, to... Zaraz też umrę. Chyba w ogóle umrę, żeby... Tak, umrę sobie, żeby mieć spokojnie, dojść do bossa z 5 estusami. Ktoś prosił, żeby wycinać ekrany ładowania, więc mam nadzieję, że się udało i jeżeli się udało, to wszystko powinno być ok. I tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy będziemy bić bossa.